Tekst manny na 23 października. A ktokolwiek między Wami chciałby być pierwszym, niech będzie sługą Waszym. Ewangelia Mateusza, rozdział 20, werset 27. Komentarz parałzyjny. Wśród pogan władcy są Panami, którzy nie służą, lecz którym się służy. Wśród naśladowców Jezusa zasada ma być jednak odwrotna. Najwyżej ceniony powinien być ten, kto najwięcej służy, jak piękny jest boski porządek rzeczy, jak w pełni mogą się utożsamiać z tymi zasadami wszyscy dobrze myślący ludzie, jak bardzo są one słuszne i jak przeciwne duchowi tego świata, w tym znaczeniu tego słowa naśladowcy Pana. Prawdziwie będą szczególnym ludem w gorliwości świadczenia dobrych uczynków, służenia sobie nawzajem oraz czynienia dobrze wszystkim ludziom w miarę nadarzających się sposobności. Reprint numer 3362 Komentarz Epifaniczny Ideałem wielkości w tym świecie jest niezwykły talent, bogactwo, moc. Władza, wiedza, reputacja lub osiągnięcia. Ideałem wielkości u Pana jest służba z miłości bezinteresownej. W Jego oczach jesteśmy zatem wielkimi proporcjonalnie do służby pełnionej przez nas z miłości bezinteresownej, w harmonii z mądrością, mocą i sprawiedliwością, gdy kładziemy życie na rzecz Jego planu. Szczególnie gromadząc i budując wybranych. Do takiej wielkości możemy dążyć, lecz nie z myślą prześcignięcia innych, którym mamy dawać pierwszeństwo w poważaniu. Powinniśmy być użyteczni dla drugich w każdy dobry i dostępny dla nas sposób. Jezus był takim, dlatego jest on największy ze wszystkich. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Przypowieści Salomonowe rozdział 15 werset 33. bojaźnie Pańska jest ćwiczenie się w mądrości, a sławę uprzedza poniżenie. Ewangelia Mateusza rozdział 18 wersety od pierwszego do szóstego. Onej godziny przystąpili uczniowie do Jezusa, mówiąc, Któż wżdy największy jest w Królestwie niebieskim? A zawoławszy Jezus dziecięcia, postawił je w pośrodku ich, i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jako dzieci, żadnym sposobem nie wniedziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się tedy uniży jako to dziecię, ten ci jest największym w Królestwie Niebieskiem. A kto by przyjął jedno dziecie takie w imieniu mojem, mnie przyjmuje. Kto by zaś zgorszył jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, pożytecznie by mu było, aby zawieszony był kamień młyński naszej jego, a utopiony był w głębokości morskiej. Rozdział dwudziestej wersety od 20 do 26 i 28. Wtedy przystąpiła do niego matka synów zebedeuszowych z synami swoimi, kłaniając mu się, i prosząc nieco od niego. A on jej rzekł, czegoż chcesz? Rzekła mu, rzecz, aby siedzieli ci dwaj synowie moi, jeden po prawicy twojej a drugi po lewicy w królestwie twojem. Ale Jezus odpowiadając rzekł, nie wiecie, o co prosicie. Możecież pić kielich, który ja będę pił? I chrztem, którym się ja chrzczę, być ochrzczeni? Rzekli mu, możemy. Tedy im rzekł, kielich ci mój pić będziecie, i sztem, którym się ja chrzczę, ochrzczeni będziecie, ale siedzieć po prawicy mojej i po lewicy mojej, nie jest moja rzecz dać wam, ale tym, którym jest zgotowano od ojca mojego. A usłyszawszy to oni dziesięciu, rozgniewali się na onych dwóch braci. Ale Jezus zwoławszy ich, rzekł Wiecie, iż książęta narodów panują nad nimi, a którzy wielcy są, mocy dokazują nad nimi. Lecz nie tak będzie między wami ale ktokolwiek między wami chciał być wielkim, niech będzie sługą waszym. Jako i Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył, i aby dał duszę swą na okup za wielu. Ewangelia Marka rozdział 10 wersety od 42 do 45, Ale Jezus zwoławszy ich, rzekł im, Wiecie, iż ci, którym się zda, że władzę mają nad narody, panują nad nimi, a którzy z nich wielcy są, moc przewodzą nad nimi. Lecz nie tak będzie między wami, ale ktobykolwiek chciał być wielkim między wami, będzie sługą waszym, a ktobykolwiek z was chciał być pierwszym, będzie sługą wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył, i aby dał duszę swą na okup za wielu. Ewangelia Mateusza rozdział 23 werset 11 ale kto z was największy jest, będzie sługą waszym. Dzieje Apostolskie rozdział 20, werset 35. Wszystkom ci wam okazał, iż tak pracując, musimy podejmować słabe, a pamiętać na słowa Pana Jezusowe, że on rzekł: Szczęśliwsza jest rzecz dawać, niżeli brać. Rzymian rozdział 12, wersety 10 i 16. Miłością braterską jedni ku drugim skłonni bądźcie, uczciwością jedni drugich uprzedzając. Bądźcie między sobą jednomyślni, wysoko o sobie nie rozumiejąc, ale się do niskich nakłaniając. Rozdział piętnasty, wersety od pierwszego do trzeciego. A tak powinniśmy znosić, my, którzyśmy mocni, mdłości słabych, a nie podobać się samym sobie. przetoż każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku dobremu dla zbudowania, ponieważ i Chrystus nie podobał się samemu sobie, ale jako napisano, urągania urągających tobie przypadły na mnie. 1 Piotra rozdział 5 wersety 3 i 5 Ani jako panując nad dziedzictwem pańskim, ale wzorami będąc trzody. Także, młodsi, bądźcie poddani starszym, a wszyscy jedni drugim bądźcie poddani. Pokorą bądźcie wewnątrz ozdobieni, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Izajasza rozdział czternasty wersety od dwunastego do piętnastego. Jakoż to, żeś spadł z nieba, o Jutrzenko, która wschodzisz rano, Powalony siarz na ziemię, któryś wątlił narody. Wszak jeś ty mawiał w sercu swem, wstąpię na niebo, nad gwiazdy Boże wywyższe stolice moje, a usiądę na górze zgromadzenia, na stronach północnych. Wstąpię na wysokość obłoków, będę równy najwyższemu. Wszakże strącon jeste siarz do piekła, w głębokość dołu. Galatów rozdział szósty wersety drugi i dziesiąty, jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie zakon Chrystusowy. Prze to tedy, póki czas mamy, dobrze czynimy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Filipensów rozdział drugi wersety od piątego do dziewiątego, tego tedy bądźcie o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie który, będąc w kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego za drapiestwo równym być Bogu, ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom, i postawą znaleziony jako człowiek, sam się poniżył, będąc posłusznym aż do śmierci, a to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszystkie imię. Ewangelia Łukasza, rozdział 22, werset 27. Bo któryż większy jest? Ten, co siedzi, czyli ten, co służy, i za nie ten, co siedzi, ale ja jest w pośrodku was jako ten, co służy. Ewangelia Jana, rozdział 13 werset 14. Ponieważem ja tedy umył nogi wasze, pan i nauczyciel i wyście powinni jedni drugim nogi umywać. Pieśni 95 299 114 198 47 229 146. Wiersze Brzasku 158. Czas jest bliski. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 5785 Pytania: Czy w tym tygodniu usiłowałem, usiłowałam służyć drugim? Czy starałem, starałam się uczynić coś w tym celu, by być widzianym, widzianą, czy raczej użytecznym, użyteczną? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jaki był wynik? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.